do historii przeszła jako jedna z najbardziej znanych akcji polskiego podziemia. Na pamięć zasłużyła sobie zarówno bohaterstwem uczestników, jak i również skutecznym uderzeniem w autorytet niemieckiego systemu policyjnego. W dzisiejszym odcinku po raz kolejny odwiedziliśmy stolicę, aby opowiedzieć Państwu o akcji pod warszawskim arsenałem. Bezpośrednią przyczyną tzw. akcji pod arsenałem było aresztowanie Jana Bytnara, pseudonim Rudy, 22-letniego dowódcy chówca południe warszawskich Szarych Szeregów. 23 marca 1943 roku, dokładnie o godzinie 4:30, gestapo wdarło się do mieszkania przy alei niepodległości 159, gdzie pogrążeni we śnie znajdowali się Rudy oraz jego ojciec. Aresztowanych wyprowadzono na ulicę, załadowano do dwóch oddzielnych samochodów, a następnie przewieziono na Pawiak, gdzie po 15 minutach rozpoczęło się bardzo brutalne przesłuchiwanie Rudego. Chłopaka katowało aż 4 gestapowców, aby wydobyć zeń jakiekolwiek informacje. Wraz z przesłuchaniem Niemcy prowadzili rewizję w mieszkaniu Bytnarów. Pech chciał, że w należącej do rodziny piwnicy policjanci znaleźli zerwane nazistowskie flagi, krążki lontu prochowego, konspiracyjną prasę, afisze, ulotki, a także stemple do malowania na murach znaku Polski Walczącej. Materiałów było tak dużo, że owocną z niemieckiego punktu widzenia rewizję zakończono dopiero około godziny 10. Gdy Niemcy opuścili mieszkanie Bytnarów, Rudego przewieziono do głównej siedziby gestapo dla dystryktu warszawskiego, która mieściła się w przedwojennym gmachu Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego przy Alei Szucha 25. Śledztwo na Szucha prowadziło dwóch doświadczonych funkcjonariuszy gestapo, mianowicie Herbert Schulz i Ewald Lange. Przesłuchania odbywały się w pokoju numer 228. Policjanci próbowali różnych metod, aby skłonić Rudego do zeznań. W pewnym momencie skonfrontowano Bytnara z Henkiem, czyli Henrykiem Ostrowskim, dowódcą chówca praskiego, którego Niemcy w wyniku wsypy aresztowali kilka dni wcześniej. Aresztowanie Rudego wzbudziło bardzo duże emocje, co było uwarunkowane postawą jego przełożonego, a zarazem przyjaciela, Tadeusza Zawadzkiego, pseudonim Zośka. Gdy do Zośki, czyli zastępcy dowódcy warszawskich grup szturmowych i komendanta chówca centrum, trafiła informacja o aresztowaniu, zareagował on bardzo szybko. Podjął decyzję o odbiciu więźnia i zarządził alarm bojowy w harcerskich chówcach. Ponadto w zgodzie z zasadami konspiracji poinformowano wszystkich, którzy znali adres Rudego i których adresy znał Rudy, że Janek został aresztowany. Co więcej, opróżniono z dziupli różnego rodzaju gromadzoną przez miesiące broń. Na samym początku Zośka spotkał się z komendantem chorągwi warszawskich Szarych Szeregów, Stanisławem Broniewskim, pseudonim Orsza. Po wstępnej rozmowie i wypracowaniu wspólnej strategii, żołnierze udali się do naczelnika głównej kwatery Szarych Szeregów, harcmistrza Floriana Marciniaka, pseudonim Nowak. Inicjatywa Zośki spotkała się niemal z błyskawiczną akceptacją przełożonych, co wynikało z kilku powodów. Między innymi takiego, że Nowak posiadał bardzo mocny kontakt na Pawiaku w osobie Heleny Danielewiczowej, która pracowała w patronacie opieki nad więźniami. Co więcej, dostanie się do siedziby gestapo w Alei Szucha było ułatwione ze względu na zakonspirowanego akwizytora firmy Wedel, a przy tym instruktora harcerskich bojowych szkół na Ochocie, Zygmunta Kaczyńskiego, pseudonim Wesoły, który mógł dość swobodnie poruszać się po gmachu i bez większych problemów ustalić moment przewozu więźniów. Mimo gotowego planu i chęci do podjęcia konfrontacji, należało jeszcze uzyskać zgodę od komórki odpowiedzialnej za przeprowadzanie akcji zbrojnych na terenie miasta, czyli KEDYW-u Armii Krajowej. Na spotkaniu Zośki i Stefana z zastępcą dowódcy oddziałów dyspozycyjnych KEDYW-u Komendy Głównej Armii Krajowej, kapitanem Mieczysławem Kurkowskim, pseudonim Mietek, przedstawiono plan działania, który zakładał odbicie Rudego podczas jego powrotu z Szucha. Trasa przejazdu ciężarówek z więźniami z Alei Szucha na Pawiak była stała i przebiegała następującymi ulicami. Aleja Szucha, Plac na Rozdrożu, Aleje Ujazdowskie, Plac Trzech Krzyży, ulica Nowy Świat, ulica Krakowskie Przedmieście, ulica Królewska lub Ossolińskich, Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego, ulica Wierzbowa, Plac Teatralny, ulica Bielańska, ulica Długa, ulica Nalewki, Brama Getta, ulica Nalewki, ulica Nowolipki, ulica Karmelicka lub Zamenhofa, ulica Dzielna i ostatecznie Pawiak. Akcję chciano przeprowadzić dokładnie u zbiegu ulic Bielańskiej, Długiej i Nalewek. Na tym krótkim i jesowatym odcinku kierowca musiał znacznie ograniczyć prędkość, co stwarzało dogodną sytuację do zaatakowania konwoju.
Bardzo ważnym argumentem przemawiającym za wyborem skrzyżowania długiej oraz nalewek była najdłuższa możliwa odległość od siedziby Gestapo, co dawało bardzo dużo czasu na przekazanie informacji o wyjeździe. Mimo skrupulatnie przygotowanego planu, zgody nie uzyskano. Czasowa nieobecność majora Jana Kiwerskiego, pseudonim Lipiński, czyli głównego dowódcy oddziałów dyspozycyjnych, spowodowała, że zastępujący go Mietek nie dał zielonego światła dla akcji. Należało więc czekać. Mimo wszystko nie zrezygnowano z przygotowań. Ufano bowiem, że dowódca zdąży w porę wrócić. Co więcej, do harcerzy dotarła informacja o tym, że Rudy jest przewożony z Szucha na przesłuchanie, w związku z czym rozlokowano harcerzy w wyznaczonych miejscach. Kilka minut przed 17 do organizatorów akcji nadbiegł Mietek, który wstrzymał jej rozpoczęcie ze względu na brak powrotu dowódcy. Zośka został postawiony w trudnej sytuacji. Postanowił skłamać zdeterminowanym harcerzom, że Rudego jednak nie ma w transporcie. Tę próbę określono kryptonimem Meksyk 1. Na część drugą należało poczekać 3 dni, podczas których dopracowano szczegóły akcji. Tymczasem Rudy dalej był katowany przez Niemców i z bardzo ciężkimi obrażeniami oraz początkami mocznicy trafił do więzienia na Pawiaku. Chłopak nie był już w stanie poruszać się o własnych siłach. Na kolejne przesłuchanie na Szucha został zabrany na noszach. Do dnia uwolnienia Bytnar był przesłuchiwany w centrali Gestapo 3-krotnie. We wtorek, czwartek i piątek. 26 marca okazał się dniem przełomowym. O 13.45 nadeszła wiadomość od Heleny Danielewicz, pseudonim Lola, że Rudy jest przewożony z Pawiaka na Szucha w celu przesłuchania. Ponownie, mimo braku oficjalnej zgody, skoncentrowano harcerzy. Szare szeregi były przy okazji bogatsze o kolejne informacje. Konrad Okolski, pseudonim Kuba, który był aresztowany przez Niemców, a został zwolniony na krótko przed akcją, przekazał, że transport odbywał się przykrytą plandeką ciężarówką marki Renault o numerach rejestracyjnych 72076, w którym zazwyczaj przebywa około 20 więźniów pilnowanych przez 4 funkcjonariuszy. W akcji wzięło udział 28 członków grup szturmowych Szarych Szeregów. Większość z nich należało albo do dowodzonego przez Zośkę chówca Centrum, albo do dowodzonego wcześniej przez Rudego chówca Południe. Było to więc ratowanie przyjaciela. Zostali oni podzieleni na 2 grupy, noszące kryptonimy Atak i Ubezpieczenie, które z kolei dzieliły się na sekcje. Grupa Atak składała się z 4 sekcji, których nazwy pochodziły od wyposażenia harcerzy, mianowicie Butelki, Sten 1, Sten 2 i Granaty. Z kolei zadaniem grupy Ubezpieczenie, w skład której wchodziły sekcje Sygnalizacja, Getto i Stare Miasto, było niedopuszczenie na miejsce akcji sił wroga od strony ulicy Bielańskiej i obydwu kierunków ulicy Długiej. Wysunięta najdalej na północ, sekcja Granaty, wchodząca w skład grupy Atak, również miała do wykonania podwójne zadanie, gdyż stanowiła jednocześnie ubezpieczenie miejsca akcji od strony ulicy Nalewki. Sygnałem do rozpoczęcia i zakończenia akcji miał być gwizdek dowódcy, którym ze względu na zbyt duże zaangażowanie emocjonalne Zośki został mianowany Orsza. Po całej akcji harcerze mieli wycofać się ulicą Długą w kierunku Starego Miasta. Czas jednak uciekał, a grupy szturmowe wciąż nie miały oficjalnej zgody. W ostatniej niemal chwili, na 40 minut przed akcją, Lipiński prosto z dworca przybył na spotkanie z Nowakiem. Propozycję ataku skwitował jednym słowem – trzaskać. Kolejne minuty upłynęły błyskawicznie. Nowak czym prędzej udał się do pobliskiej apteki, chwycił za telefon i przekazał wiadomość o zakonspirowanej treści. Decyduje, byście załatwili tę transakcję. Wiadomość tę przejął Antoni Pauker, który znajdował się w sklepie na ulicy Świętokrzyskiej. Kilka minut później dotarli tam dowódca akcji, czyli Orsza i Władysław Cieplak, pseudonim Giewont. W tym samym czasie Nowak i Lipiński udali się na ulicę Bielańską i w czasie akcji znajdowali się pod gmachem Banku Polskiego. Równolegle uruchomiono kolejne kontakty i tak też Wesołemu przekazano informacje, które zgromadziła Lola, a akwizytor czym prędzej popędził do gmachu Gestapo przy Alei Szucha, gdzie o godzinie 17 dostrzegł niesionego na noszach całkowicie skatowanego Rudego. Umówioną, zaszyfrowaną wiadomość o treści: wysyłam towar, bezwzględnie musi być odebrany. Wesoły z podziwu godną, zimną krwią przekazał bezpośrednio na korytarzu siedziby Gestapo, wykonując ten telefon w obecności kilku niemieckich oficerów. Wiadomość od Wesołego odebrał Andrzej Wolski, pseudonim Jur, który znajdował się w tym czasie w restauracji na rogu ulicy Długiej oraz Bielańskiej. Czym prędzej zdobyte informacje przekazał Orszy, który mając pozwolenie dowództwa, mógł rozpocząć akcję.
O 17.20 wiadomość o wyjeździe więźniarki otrzymała sekcja o kryptonimie Sygnalizacja. Około 17.30 od strony Placu Teatralnego nadjechała ciężarówka Gestapo i ustawieni po przeciwnych stronach ulicy Bielańskiej Witold Bartnicki, pseudonim Kadłubek, stojący na chodniku przed gmachem Banku Polskiego, i Konrad Okolski, pseudonim Kuba, przekazali kolejno umówione sygnały. Głębokie ukłony kapeluszem lub czapką. Wszyscy wiedzieli, że ciężarówka się zbliża. Punktualnie o 17.30. Orsza dźwiękiem gwizdka rozpoczął akcję. Mimo skrupulatnych przygotowań, przebieg akcji dalece odbiegał od planu, ponieważ Zośka został zmuszony do oddania strzału w kierunku granatowego policjanta. W związku z czym kierowca prowadzący ciężarówkę pełną więźniów, zamiast skręcić w ulicę Nalewki, przyspieszył i wjechał w ulicę Długą. Został co prawda obrzucony butelkami z benzyną. Zapaliła się szoferka, zraniła kierowcę, jednakże pojazd dalej pędził ku ulicy Przejazd, oddalając się coraz bardziej od arsenału, za którego arkadami żołnierze z grupy Atak ukryli się przed ostrzałem wyprowadzonym przez siedzących w tyle wozu gestapowców. Przedłużająca się wymiana strzałów, wynikająca ze sprawnie zorganizowanej niemieckiej obrony, spowodowała, że harcerze zostali zmuszeni do jak najszybszego jej przerwania, w związku z czym podjęli decyzję o przeprowadzeniu bardzo chaotycznego, brawurowego, ale na szczęście zakończonego sukcesem natarcia. Obok skatowanego Rudego uwolniono 20 innych więźniów politycznych, wśród których znajdował się także wspomniany na początku Henryk. Powstrzymanie samochodu i uwolnienie więźniów nie oznaczało jednak całkowitego zakończenia akcji. Podczas odwrotu ostatnia grupa została zatrzymana strzałami wyprowadzonymi przez Niemców z bramy gmachu numer 29, w którym zlokalizowany był Urząd Pracy. Niemcy odcięli drogę odwrotu, raniąc przy okazji, i to bardzo poważnie w brzuch, dowódcę sekcji granaty, podchorążego Alka, który z pozycji leżącej rzucił jeszcze granatem w zgromadzonych w tej bramie Niemców, torując tym samym drogę harcerzom na Stare Miasto. Przy placu Krasińskich pojawiła się kolejna przeszkoda. Zatrzymany niemiecki samochód, do którego załadowano Alka, dogoniła ciężarówka pełna żołnierzy Wehrmachtu, którzy zatarasowali jej drogę. Po raz kolejny celność Alka uratowała harcerzy. Rzucony przez niego granat eksplodował pod nogami Niemców, co utorowało drogę na Stare Miasto, którego kręte uliczki okazały się dogodnym środowiskiem na ucieczkę. Tak faktycznie wyglądał koniec akcji, a jej bilans ewidentnie trwała zbyt długo. Co prawda odbicie Rudego zajęło 5 minut, ale walka zajęła cały kwadrans, podczas którego do akcji po stronie Niemców mogły dołączyć kolejne siły. Z punktu widzenia warunków konspiracyjnych było to sporym niedociągnięciem i gdyby nie zdecydowana reakcja Zośki, który przeprowadził brawurowy atak swojej grupy, harcerze mogli zostać po prostu okrążeni i wybici przez Niemców. Akcja pod Arsenałem przyniosła śmierć 4 Niemców i poważne zranienie kilku pozostałych. Wśród zabitych było 2 gestapowców z eskorty samochodu, SS Rottenführer Emil Hamm i SS Rottenführer Alfred Habicht. Materiały ZIPO wspominają jeszcze o tłumaczu w referacie 4 A Sonderkommando Gerhardzie Dubasie i urzędniku kryminalnym Fritzu Fischerze. Po stronie polskiej śmierć poniósł nieoceniony Alek, który aż dwukrotnie powstrzymał Niemców granatami. Odniesione podczas akcji obrażenia okazały się jednak tak silne, że nie udało się go uratować. Zmarł 30 marca 1943 roku. Śmierć poniósł również Tadeusz Krzyżewicz, pseudonim Buzdygan, oraz Hubert Lęk, pseudonim Hubert, który został schwytany podczas repetowania broni, przewieziony na Pawiak i tam, 28 marca, zakatowany na śmierć. Ponadto należy wspomnieć o śmierci, jaką poniosły znajdujące się w transporcie więźniarki Helena Siemieńska oraz Maria Schiffers. Śmierć, choć nie zupełnie za sprawą samej akcji, lecz w wyniku tortur prowadzonych na nim podczas przesłuchań, odniósł oczywiście Janek Bytnar, który mimo interwencji lekarzy zmarł, podobnie jak Alek, 30 marca 1943 roku. Do tego musimy pamiętać o licznych aresztowaniach, które Niemcy prowadzili w związku z dochodzeniem w sprawie akcji. Ich ofiarą padły osoby związane z podziemiem lub ich bliscy, do których niemiecka policja dotarła za sprawą znalezionych u wcześniej wspomnianego Huberta 2 adresów spisanych na kartce. Za pośrednie ofiary akcji należy uznać również tych, którzy paradoksalnie w jej wyniku zostali uwolnieni, czyli pozostałych więźniów z ciężarówki. Część z nich, w obawie przed aresztowaniami, dobrowolnie zgłosiło się na gestapo. Po przesłuchaniach wszyscy zostali wywiezieni do obozów koncentracyjnych, podobnie zresztą jak aresztowany wraz z synem Stanisław Bytnar, który 13 maja 1943 roku został wywieziony do Auschwitz-Birkenau. Zginął podczas ewakuacji obozu w 1945 roku. Niemieckie represje przerosły najśmielsze oczekiwania. Nazajutrz Niemcy rozstrzelali 140 więźniów,
Polaków oraz Żydów na dziedzińcu Pawiaka, których następnie pochowano na terenie boiska sportowego klubu robotniczego przy ulicy Okopowej. Bohaterstwo harcerzy zostało uhonorowane już podczas wojny. 3 maja 1943 roku komendant Sił Zbrojnych na kraj, Stefan Rowecki, pseudonim Grot, odznaczył Aleksego Dawidowskiego orderem Virtuti Militari 5 klasy. Był to pierwszy przykład nadania najwyższego odznaczenia wojskowego harcerzowi. Tym samym rozkazem Grot nadał Tadeuszowi Krzyżewiczowi, również pośmiertnie, Tadeuszowi Zawadzkiemu, Janowi Rodowiczowi, Jerzemu Gawinowi, Sławomirowi Bittnerowi oraz Eugeniuszowi Kecherowi Krzyże Walecznych. Oczywiście nikt nie miał zamiaru wybaczyć Niemcom znęcania się nad Rudym. Tak też 2 miesiące po akcji, dokładnie 6 maja 1943 roku, nieopodal ulicy Polnej i Mokotowskiej, śmierć z rąk Zośki oraz Maćka poniósł SS-Oberscharführer Herbert Schulz. Kilkanaście dni później, 22 maja, na rogu ulicy Wiejskiej i Placu Trzech Krzyży, Andrzej Góral, pseudonim Tomasz, zastrzelił drugiego z Niemców torturujących Bittnera, urzędnika kryminalnego SS Rottenführera Ewalda Langego. 18 lipca 1943 roku na stacji kolejowej w Józefowie wykonano wyrok na Edmundzie Sommerze, czyli właścicielu restauracji, który był odpowiedzialny za schwytanie Huberta. Przynajmniej w ten sposób można było go pomścić. Zmarłych Rudego, Alka i Buzdygana należało pochować w zgodzie z zasadami konspiracji. Z tego też powodu Janka Bittnera pochowano na Powązkach pod fikcyjnym nazwiskiem Jana Domańskiego. Jego pochówek stał się zresztą pewnym precedensem. Otóż uzyskano zgodę na zajęcie miejsca pod przyszłe groby obok miejsca pochówku Rudego. W taki właśnie sposób na wojskowych Powązkach powstała późniejsza kwatera harcerskiego batalionu Armii Krajowej Zośka. Akcja pod Arsenałem odbiła się szerokim echem nie tylko w Warszawie, ale w całym Generalnym Gubernatorstwie, aby dotrzeć w końcu do rezydującego w Krakowie Hansa Franka. Podczas konferencji poświęconej stanowi bezpieczeństwa, która odbyła się 15 kwietnia 1943 roku na Wawelu w Krakowie, generalny gubernator zanotował w swoim dzienniku: jak tego dowodzi wypadek z Hoffmanem, bandyci przeprowadzają swoje napady ściśle według planu, o dokładnie zapowiedzianej godzinie. Jak bezczelnie i hardo poczynają sobie bandy, świadczy też niedawny napad w Warszawie na transport więźniów. Akcja pod Arsenałem była jedną z pierwszych akcji pokazujących nową strategię polskiego państwa podziemnego, czyli śmiałą konfrontację z okupantem za sprawą dobrze zaplanowanych akcji dywersyjnych. Spośród blisko 30 uczestników akcji wojnę przeżyło 11, a średnia wieku wynosiła 21 lat. Pojawia się oczywiście pytanie, czy uratowanie kilkudziesięciu osób, z których najważniejszy zmarł, było warte śmierci ponad 100 innych. Jest to zagadnienie niezwykle trudne w ocenie. Uczestnikom akcji pod Arsenałem, w przeważającej mierze młodym ludziom, którzy nie bali się podnieść ręki na niemiecką machinę terroru, należy się wieczny szacunek, a ofiarom tamtej akcji wieczna pamięć. Dziękuję Państwu za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Dziękujemy wszystkim naszym patronom za wsparcie. W dzisiejszym odcinku pragniemy serdecznie pozdrowić panią Susan Crew i panów Artura Kawalca, Piotra Luberę, Piotra Bulicę, Marka Pyszora, Damiana Dziedzica, Huberta Kędziorka, Adriana Flora, Adriana Martynowicza, Pawła Łabno, Rudolfa Miczkę oraz Michała Sapkę. Ty również możesz mieć wpływ na tworzone przez nas materiały. Dołącz do nas już dziś na platformie Patronite.